Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidor, witam was w kolejnej sesji Zagrajmy w Sonic Frontiers na konsolę PlayStation 4. Moi drodzy, jest to sesja teoretycznie po sesji nagrywana, bo wczoraj, czyli 6 maja nagrywałem kolejną sesję Sonica Frontiers i dzisiaj, 7 maja, w dzień urodzin mojego kanału, ponieważ dzisiaj jest równe 9 lat odkąd jestem na YouTubie, a raczej odkąd mój kanał został założony, to właśnie dzisiaj sobie kontynuujemy sesję z Sonica Frontiers, bo to jest póki co ostatni let's play, który mi tak naprawdę został przed jakimiś tam nowymi grami, które bym chciał nagrywać, a raczej nowymi let's playami. No i cóż, poprzednim razem, jak pamiętacie, troszeczkę żeśmy sobie zrobili. No i dzisiaj może, mam taką nadzieję przynajmniej, uda nam się tutaj skończyć tę gierkę. Fajnie by było, nie będę tego ukrywał. Oczywiście standardowo, jeśli sesja wam się spodoba, jeśli odcinki wam się spodobają, to strzelcie kciuka w górę, pamiętajcie o tym, zostawcie jakiś komentarz, zostawcie oczywiście subskrypcję, jeżeli będziecie chcieli być na bieżąco z tym, co ja tutaj robię. Pamiętajcie, żebyście brali to, co ja często mówię, na dystans, jak sobie zaczynam robić jakieś śmieszki, heheszki i tak dalej. Co tu się stało? Czemu mi się to koło zębate zbagowało? Nie mam zielonego pojęcia, ale mamy piąte koło zębate i to jest najważniejsze. A tak, bo żeśmy z tym tutaj walczyli. Dobra, kumam już, o co chodzi, ale tak śmiesznie to trochę wyglądało. Pamiętajcie, żebyście brali mnie trochę na dystans. Jak ja zacznę coś tam cisnąć, jakąś postać albo kogoś, to nigdy nie mówię tego jakoś super na serio, a jak już mówię na serio, to po prostu dlatego, że się na coś zdenerwowałem, ale chciałbym, byście brali inne wzorce, jakbyście chcieli oczywiście zabrać się za YouTube'a, bo ja, tak jak już wcześniej mówiłem, nie jestem wzorem do naśladowania, a osoby młode, które tam mnie oglądają, to muszą jakby brać poprawkę na to i pamiętajcie, że oglądacie na własną odpowiedzialność. Jeśli masz poniżej 16 roku życia, pamiętaj, że oglądasz mnie na własną odpowiedzialność. Jeżeli nauczysz się jakichś brzydkich słów, to tylko jest i wyłącznie twoja wina, że zamiast pooglądać jakiegoś, nie wiem, Kubusia, Pochadka czy Mini, wolałeś oglądać mnie. Tyle mam do powiedzenia. A teraz kontynuujmy. Dokładnie tak. Kontynuujmy dalej. Tak prawdę mówiąc, to zastanawia mnie, gdzie jest następna cyberprzestrzeń. Bo tak, kurczę pieczone, troszeczkę się pusto zrobiło. Tej mapy też żeśmy trochę sobie odblokowali, nie oszukujmy się, ale ta mapa to jest naprawdę już prawie że na wykończeniu. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Jest tutaj gdzieś, nie wiem, gdzie jest nasza strzałka? Znaczy strzałka nasza, gdzie jest jakby strzałka, która symbolizuje miejsce, w którym jesteśmy, bo ja kurde autentycznie, czekajcie, ja nie widzę, ja ślepy jestem. Ty, ja siebie nie widzę na mapie, autentycznie. Autentico, ja siebie na mapie nie widzę. O, tutaj widzę, że mamy rzecz do zebrania, to już zebrałem. I prawdę mówiąc, zastanawiam się, co jest na tamtej wyspie. Dostałbym się tam, tak szczerze. Dostałbym się tam i chyba to zrobimy. O, tu coś jest. Tylko to trzeba było zrobić? Co jest grane? He! Ej, autentycznie tylko to trzeba było zrobić, żeby tutaj część mapy się odblokowała. Co jest grane? Czemu to takie proste było? Dziwne. Bardzo dziwne. No trochę tych sobie takich małych challenge'y też porobimy, żeby nie było. O! DualShock jest bardzo niski. W sensie bateria jest niska. DualShock nie jest bardzo niski. Proszę nie gadać takich rzeczy. A, tam mamy się dostać. Easy, chyba. Tak mi się wydaje, że to będzie easy. No kurde, oczywiście, że będzie easy. Przecież tam już lecimy w tamte strony.
Uch, kurde, ja pierdzielę, ej, autentycznie mi się powoli robi niedobrze, jak tutaj tak szybko zapierdzielam, nie? Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Jest! Pięknie! Kolejna część mapki odblokowana. My sobie porobimy te takie dodatkowe rzeczy, żeby nie było przypału. O! Widzicie? Zobaczcie. Nutka się tam odblokowała, trzeba to też zebrać. Oczywiście, że tak. Kurde, to już jest 15 sesja, moi drodzy. Wy to czajcie? 15 sesji żeśmy zrobili z Sonica Frontiers. A my nadal nie, gry nie skończyliśmy. My nadal gry nie skończyliśmy. Przecież z tego to będzie co najmniej 40 odcinków. Jak nie lepiej. Czy drugi Need for Speed Most Wanted z tego będzie? Ho, ho, ho! Oj! To też dobre, to udane było, to muszę przyznać. Dobra, gdzie ja jestem? Ja bym chciał tutaj polecieć. Bo mnie ta nutka ciekawi bardzo. O, tam jest. To lecimy z koksem. Do tego punktu. Czemu by nie? Co tutaj mamy za nutkę? Sky Sanctuary. O, też fajnie. Te fioletowe monetki też sobie zbierzemy. W sumie to nie wiem po co, ale dobra, niech będzie. Skoro już jesteśmy, to warto byłoby to zebrać. Ej, ta lokacja mi się bardzo podoba tutaj. To naprawdę bardzo ładnie zostało zrobione, muszę przyznać. Już dzionek nawet dzionek, dzion. Dzień wstaje. 4,9, widzicie, tu jest 4,9. A gdzie jest 4,7? Te cyberprzestrzenie też musimy znaleźć. Warto byłoby to pokończyć wszystko. Szkoda tylko, że nie będę miał 900 pierścieni, bo podejrzewam, że gdybym miał te 900 pierścieni na finałowego bossa, to myślę, że byłoby o wiele łatwiej. A tak to podejrzewam, że ten ostatni boss będzie sprawiał mi nie lada problem. Jestem tego świecie przekonany, uwierzcie mi. Nawet w sumie wierzyć mi nie musicie, po prostu wiem, że wy to wiecie. Ale dobra, skoro jestem tutaj, wypadałoby zobaczyć jeszcze, co tutaj się dzieje. Ja bym chciał porobić właśnie te zadanka. Tak, wiem, to jest bardzo dziwne, że ja w ogóle zwracam na to uwagę, bo zawsze to omijałem, jak słowo daję i rzadko kiedy to robiłem. Ale teraz fajnie byłoby trochę tej mapy odblokować sobie i myślę, że to nie będzie głupi pomysł, jak trochę zabierzemy się za bardziej takie poboczne rzeczy dzisiaj. Ewentualnie, no jak będę miał ochotę i będę miał humorek, a myślę, że póki co ten humorek mam, to można będzie tą gierkę dzisiaj skończyć, tę gierkę. Kurde, maj, a ja dopiero będę grę kończył. Czajcie to? Co tu się wydarzyło? Co tu się odwaliło? Do jasnej ciasnej? Dobra, to jest to miejsce. Ja już chyba mniej więcej wiem, o co tutaj chodzi, tak mi się wydaje. Po prostu, jak widzicie, są tutaj takie klocki porozmieszczane i my te klocki będziemy musieli ustawić. Tak mi się wydaje, właśnie tak. Dokładnie tak, będzie trzeba to ustawić. Tak więc zobaczmy, teraz chyba żółty będzie. Chyba? Żółty? No nie do końca. Tak więc tak, jeszcze raz. Sprawdzamy, o co tutaj chodzi. Powinniśmy zacząć chyba od koloru niebieskiego. Tak mi się wydaje. Jak mamy niebieski, to następny będzie żółty. Nie, nie będzie żółty. Już dałem ciała, bo byłoby dobrze, gdyby to się dobrze ustawiło, a to się źle ustawiło, więc niestety już mamy, kurde, przesrane. Ale od niebieskiego dobrze się zaczęło, bo niebieski jest prawidłowy.
Więc niebieski jeszcze raz będzie. Dokładnie tak. Teraz next. To nie będziesz żółty. Ale chyba fioletowy. Zaczynamy od szarego. Chyba będzie najbardziej logiczne. Dobra. Patrzymy środek. Chyba to teraz będzie. Dobra, stoi to tak. Tak jak tak powinno być. Dokładnie ta. I teraz patrzymy dalej. Co jest next? Co fioletowy ma? Na pewno zaczynamy od szarego i niebieskiego. Więc teraz patrzymy, czy fioletowy będzie dobry. No nie, fioletowy nie będzie dobry. Dobra, tu na razie mamy dobrze ustawione. Więc teraz tak. Właśnie nie wiem, czy fioletowy teraz czasem nie będzie jako next. Chyba tak. Chyba fioletowy będzie. Żółty, niebieski, fioletowy. Nie, no kurde, żółty, niebieski i czarny powinien być. Dokładnie. Chyba mam rozwiązanie. Nie mam rozwiązania. I za te różne kombinacje ja serduszka dostaję. No nieźle. To ja będę mógł sobie tak podkoksić Sonika, że to się w pale nie mieści, kurde. Jest, udało się! Po prawie pół godzinie się udało! Ja pierniczę! Ale jaja! No i teraz całkiem sporo się wyspy odblokowało. Na minimapce. Bardzo się cieszę. Ja pierniczę, nie no, normalnie kurde, niezła jazda, powiem wam szczerze, niezła jazda bez trzymanki. Jak ta mapa ładnie teraz wygląda, naprawdę. Dobra, następny punkcik. Pamiętacie ten punkt? Ja już ogarnąłem chyba, jak to zrobić. Zauważcie, że tutaj mamy coś takiego. Wypadałoby się tego pozbyć. O właśnie, widzicie? Ale ładny kwiatek tutaj się pojawił. Teraz powoli, powoli na spokojnie. Trafmy we wszystkie kwadraciki. We wszystkie. Dokładnie. Dokładnie tak. Kurde, będziemy mogli kolejny upgrade dla Sonika zrobić. No. Zobaczcie, jak tu ładnie się mapka odblokowała. Super, podoba mi się to. Oj, upgrade będzie ładny dla tego jeża Sonika. Następny podpunkt. Lecimy dalej. Kolejne poboczne zadanie. Skupmy się na razie na nich. Żeby potem już... What? A, to już było. Dobra, nieważne. Myślałem, że coś nowego. A, teraz się odblokowało, dobra, bo ja przez chwilę nie wiedziałem, o co chodzi. Ale dobrze, fajnie, kolejne zadanko zrobione poboczne i kolejna część mapy odblokowana, super. Niedługo to już w ogóle wszystko będziemy mieli odblokowane i nie będę musiał się o nic martwić. Będziemy mieli pełne 100%. Hurra! No to lecimy teraz w tę stronę. Śmieszne jest to, bo mamy już pół godziny sesji, ale znając życie przez to, że ja to tak wszystko ładnie potnę, no to... się nagle okaże, ej, patrzcie to,
poziom. O kurde, a to będziemy mogli zrobić sobie następny poziomik. Trofka wpadła. Ej, to ostatni poziom nam brakował tutaj? 4-8. To tylko nam 4-8 brakował? Myślałem, że było więcej tych poziomów. O proszę, ale fajnie. O, patrzcie teraz na to. Teraz trzeba będzie poodwracać. Patrz, jak ładnie to ogarnęliśmy, ale ja jestem dobry ananas w tę gierkę. Hahaha! Super! O kurcze pieczone, ile tu mamy podblokowanych rzeczy. Dajcie spokój, moi drodzy, przecież jestem pro gamer w tę gierkę. Normalnie pro player jestem. Dobra, a teraz sprawdzamy. Co tu mamy? Ukończ z 15 ringami? Ale mała poprzeczka. Serio, bardzo mała poprzeczka tutaj jest postawiona. Musiałem aż powtórzyć, bo to co przed chwilą się wydarzyło, to było karygodne, moi drodzy, karygodne. To też było w ogóle nie do pomyślenia. Co ja tu zrobiłem najlepszego? Wow. O, jednego już Red Ringa żeśmy nie zebrali. I teraz się zastanawiam, gdzie był ten Red Ring. O, super. Ty, ale szybki jest ten poziom. Muzyka też taka całkiem fajna, taka bardzo skoczna bym powiedział. 30 sekund! Pogrzało ich! 30 sekund oni chcą na poziom, no kurde, chyba was coś kurde boli, twórcy. Dobra, mamy teraz oczywiście wszystkie red ringi, ale nie mamy tych 30 sekund. Tylko tego nam brakuje. Ale jak będziemy mieli te 30 sekund, będzie zarąbiście, tak więc, moi drodzy, teraz full skupienie. 28 sekund. Yeah. Ej, ale tak szczerze powiem, jak na taką ostatnią cyberprzestrzeń, to prawdę mówiąc, słabiutko. Słabiutko, słabiutko. Ale mam już rangę S. To teraz tylko szybko 15 pierścieni. Serio, jak na ostatni taki poziom, jak na ostatnią cyberprzestrzeń, to słabo, słabo. Ale możemy chyba już opuścić, nie? Bo to już chyba będzie ten maksymalny wynik zapisany, ten, że mamy rangę S, tak mi się wydaje. Zbierz pamiątki po Sage. Czyli czekajcie, wygląda na to, że już zrobiliśmy wszystkie cyberprzestrzenie. Cyberprzestrzenie, chcemy sobie to nazwać. Ale się upewnię, czy mamy wszystko tutaj zrobione, żeby nie było, że mnie gra tutaj jeszcze stroluje na sam koniec. I się okaże, że będę tutaj powtarzał. No mamy wszystko, ranga S też jest. No, 4-8. To czekajcie chwilę. Naprawiono wszystkie portale na Oranos Island. Czyli wygląda na to, że wszystko zrobiliśmy. Już tutaj nie ma nic innego do roboty. O, nawet sobie tutaj, widzicie? Stoimy przed portalem, ale śmiesznie. Czyli wszystko zrobiliśmy. Czyli wszystkie cyberprzestrzenie mamy zrobione, na to wygląda.
Wybaczcie, jeżeli ja mogę być takim totalnym nieogarem, ale serio nie pamiętam, żebym robił wszystkie te cyberprzestrzenie. Więc, skoro tu już zrobiliśmy, to wypadałoby jeszcze porobić te poboczne misje, żeby Oranos Island mieć już tak w pełni zakończone, żeby już móc się pochwalić, że tutaj nie muszę wracać, bo tu już mam wszystko zrobione, no nie? O, teraz tu ma naparzanka będzie. Hehehe. Kurde, jakie kompo. 100, o ile? 107. 1137. Ja pierniczę, ale ładnie. Ej, ja to naprawdę, kurde, robię postęp w tej gierce, serio. Ja cię sunę. Tam mamy wszystko pokończone. No nieźle. Jak tak dalej pójdzie, to my będziemy ekspertami od Oranos Island. Oranos Island. Tu mamy zrobione, tu mamy zrobione, tu mamy zrobione. Tu nie mamy zrobionego na przykład. Tam trzeba się teraz udać. Idziemy! Idziemy robić kolejne poboczne zadanie, moi drodzy. Tak dawno nie byłem naładowany pozytywną energią jak teraz. Złap spadające kule. Ja pierniczę, ale to było trudne, powiem szczerze. To było naprawdę trudne zadanie. Serio. I nutka jest jeszcze blisko nas. Oczywiście, że z tego skorzystamy. No ja byłbym chyba głupcem, gdybym z tego nie skorzystał. Skoro nutka jest tak blisko mnie. O, his word. Ojej. Sonic 06. Dobra, czas na nexta. No nie, Silverhammer, daj mi spokój. Nie chcę z tobą walczyć. Daj mi spokój. I tylko to musiałem złapać. Nic więcej. Ale to było proste. Next. O! Mówiłem, że to będzie proste. Prościzna. Prościzna. Pięknie ta mapka jest odblokowana. Będę ekspertem. Ekspertem, czajcie to? Ekspertem. 100%. Strasznie przyjemnie się tutaj trofki zdobywa, muszę przyznać. Dobra, tam u góry teraz, next. O, znowu układanka. Jak fajnie. Co pierwsze? Może teraz to? No na to wygląda, że to będzie. Co będzie next? Fioletowy. I na końcu szary. Za pierwszym razem to zrobiłem. Ej! Ale to proste było. Ja pierdolę. Ale fajnie. Jak ja zaraz ekspert gościu będę od tej, od tego Oranos Island. Widzicie? Patrzcie, ile mapy jest odblokowanej.
Widzieliście, jak mam to uniknąć? Kurde. Next! 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 O! Czyżby znowu łapanie jakiejś kuli? Nie, teraz będziemy kulą rzucali do tych okręgów. Kurde, jak to zrobić, żeby... O! No traf to! Sonic! O! Super. No nie, tak nie. Szybko! Kurde, nie udało się. Jeszcze raz. No dawaj! Kurde! Sonic! Dobra, to nie jest takie łatwe, jak mi się wydawało. No! Do trzech razy sztuka. Do trzech razy sztuka i jest gitara. Ty patrz, kurde. Ty, naprawdę nam mało zostało. Naprawdę nam malutko zostało. Jakby nie patrzeć. To było chyba ostatnie poboczne zadanie. Znaczy, ostatnie chyba. Jedno z ostatnich. Bo tu jest jeszcze. Ej, tu już będziemy mieli wszystko odblokowane. Chyba. Chyba wszystko, to już jest ostatnie. O nie, znowu zgadywanka. Ale teraz tylko z małych tutaj. To jest tylko trzy są. Więc dobra, spróbujmy. Odkrywca Oranos Island. Haha, dobrze. Wszystko zrobione. Cała wyspa jest już ogarnięta. Tak jak powinno to właśnie być, moi drodzy. Szybką podróż do wszystkich portali. Szybka podróż. Po ukończeniu wszystkich wyzwań i odblokowaniu całej mapy wyspy będzie dostępna szybka podróż pomiędzy portalami. Szybkiej podróży można użyć w prawym górnym rogu ekranu, zmieniając filtr mapy. Super! Moi drodzy, mamy to! Mamy to! Zrobiliśmy pełne 100% Oranos Island przed wielkim finałem! Jestem z siebie dumny! A wy jesteście ze mnie dumni? Dajcie znać na dole, kurczę! Dobra, którego nam brakuje szmaragdu? Ten! Tego nam brakuje, więc teraz myślę, że najwyższy czas iść dalej z fabułą i już kończyć tę zabawę.